Gołe baby. Grafika. Kurwa, zasłonięte. Krzysiek, lejże szybko to paliwo, bo nic nie ma w internecie. No leje, leje. Dobra, musimy nagrać dzisiaj jakiegoś klasyka. Mam info, że tu są jakieś klasyki, że dużo tu jest w okolicy klasyków. Czekaj, nie będę nagrał własnych butów, bo to straszna wiocha. Czekaj, co tutaj mamy? Nie, to nuda. O, tu są chyba jakieś klasyki. Czekaj. O kurde, co to jest? Panie! Nie masz pan jakiegoś klasyka takiego do filmu? Chyba ma. No to... No dawaj pan, dawaj szybko. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażemy wam, jak wygląda limuzyna z krzaków. To jest limuzyna, a to są krzaki. No tak, to zapraszamy. Zatem dzisiaj rower z serii 800. Co ty robisz? Rower z serii 800, czyli taka brytyjska odmiana Hondy Legend. Ma wszystkie, prawda, brytyjskie aspekty, czyli skrzypi. Ma dużo drewna, to drewno skrzypi. To drewno wypłowiało, tu coś odpadło. Marek, jesteś pod wrażeniem. Tak, niesamowitym. Nie, ale serio, to jest... Fajna sprawa, że jak udało się Brytyjczykom z czegoś tak nieluksusowego jak Honda, zaraz się rzucą chędzierze, ale no, żartuję, zrobić limuzynę. No, Honda Legend z tej generacji, na której bazuje ten samochód, to chyba nikt nie zna w ogóle, bo to już w ogóle jest unikat. Mhm. A i sam rower jest bardzo mało popularny. Kiedyś ich było troszeczkę więcej, ale wyginęły. Więc specjalnie dla was wyciągnęliśmy jednego z krzaków i pokażemy wam, co on sobą reprezentuje. Biedę. Skrzypi. Tu coś odpadło. No generalnie... Jeszcze piszczy. Generalnie ten samochód idealnie obrazuje stan brytyjskiej motoryzacji na dzień dzisiejszy. Także zapraszamy do oglądania. Idziemy na zewnątrz, nie? Zatem seria 800 w pełnej krasie. Klasyczna brytyjska linia. Above all it's a rover, to było ich hasło reklamowe. Rover. Rover, w emblemacie jest galeon. Powyżej jest pęknięcie chromu i rdza pod spodem. O, tutaj tak samo, nie wiem czy to widzicie, pewnie już tak. I pod maską nie ma wygłuszenia, bo kuny je zeżarły. A to co jest pod spodem, to dwulitrowy silnik benzynowy, wolno ssący, o mocy 136 koni. I to jest silnik produkcji rowera, znaczy konstrukcji rowera, angielski. Tak, to jest silnik konstrukcji rowera, były te silniki, było 2.0 turbo o mocy około 200 koni. To też był rowera silnik. To też był silnik rowera, no praktycznie taki sam, tylko z turbiną. Tam się, no, były pewne różnice, ale to mniejsza o to. Było też V6 z Hondy i był diesel 2,5 litra produkcji. VMA, tak. No czyli generalnie pod maską jest koszmar, bo cokolwiek by tutaj nie było, to jest dramatyczne w serwisowaniu. Do silników rowera praktycznie już nie ma części u nas. Tu miałeś sam problem kupić jakiekolwiek uszczelki, wszystko, no nie? Tak, udało się w końcu to wszystko nabyć, ale no masakra. Hondowskie V6 to już w ogóle nie wspomnę.
A no 2,5-litrowy diesel VMA, no to chyba najgorszy diesel świata. Dużo było tego swego czasu tych rowerów z tym zepsutym dieslem, nikt tego nie chciał naprawić, nie opłacało się to. Auta szły na złom niestety. Ostatnio nawet taki. Tak, te auta zazwyczaj były w całkiem ładnym stanie tak. Nawet, nie? Tylko że przez to, że nikt tego nie chciał naprawiać, no to te samochody zaczęły być guzik warte, no i ludzie oddawali je na złom, no bo nie mieli co z tym autem zrobić, a tak na dobrą sprawę to auto potrafi być, no, może teraz to już, no nie wiem, jak ktoś jeszcze ma to auto utrzymane w jakimś fajnym stanie, albo jak ma też fajną wersję, na przykład Coupé T, no to może to być naprawdę fajny i ciekawy klasyk już niedługo. Tak, z tym, niedługo. Że będzie naprawdę ciężki w eksploatacji na co dzień, ponieważ jeśli chodzi o części do tego zamienne do tego samochodu i mechanika, który chciałby się podjąć napraw, to będzie naprawdę... No będzie ciężko. Będzie na dużo ciężej niż na jakieś na przykład Jaguarze, no nie? Mhm. Mimo, że w latach świetności ta seria 800, no to był taki, no powiedzmy, Jaguar dla ubogich, nie? Coś takiego, no wtedy. Okej, z zewnątrz jak to przy każdym aucie brytyjskiej produkcji dużo chromu, który oczywiście zdążył już poodłazić. Tu mamy jeszcze jakąś rysę na drzwiach. Tak, to jakiś życzliwy sąsiad chyba. Życzliwy sąsiad takie coś zrobił. O, tutaj jest, widzicie to teraz. Chrom na listwach zgarniających. Chromik u góry, chromik nad szybą. Także dosyć fajnie to wszystko wygląda. A tutaj jest lakier, który złazi, no ale tak no, niestety się dzieje od słońca. I wszystkie te ciemne lakiery w starszych autach, no to mają ten problem. To coś odpada. A tu chyba właśnie chcieli się pozbyć chromu, tak? Tak, chcieli się tutaj pozbyć chromu na było. I nakleili na nim coś. Coś, co przestało istnieć. I to przestało istnieć, a pod spodem jest no ładny chromik. O. No nierdzewka. No nierdzewka, nierdzewka. Precyzyjny, tak. No wiadomo o co chodzi. Tylne lampy. Od wersji poliftowej. Od wersji poliftowej, bo są dużo ładniejsze. W oryginale były tutaj pomarańczowe kierunkowskazy i białe światła cofania. No ale chyba przyznacie, że te wyglądają dużo, dużo lepiej, dużo ładniej. Wersja 820 SI, to z tego co mi się wydaje, to jest podstawowa wersja, no nie? Tak, podstawowa, dwulitrowa, slowly sucking. A to w ogóle jest druga generacja rowera 800, no nie? Tak, to jest druga generacja, pierwsza była jeszcze bardziej kanciasta. Ale tak generalnie to jest rozwinięcie pierwszej generacji. Mm-hmm. Więc to jest jakby taki grubszy polift, no nie? Grubszy polift, no. Passat B3, B4, nie? To tak naprawdę ten sam samochód, ale gruntownie zmodernizowany. A tutaj dodatkowo mamy jeszcze parę takich detali, właśnie te tylne lampy i jeszcze tutaj pokażemy w środku teraz listewki na boczkach drzwiowych z napisem Rover. Z jakby polifta polifta, czyli z poliftowej wersji drugiej generacji. Drugiej generacji, tak jest. Dobra, no i tu się dzieje. O czym by tu zacząć? No to może o fotelach, bo to taka pozytywna strona. Mega wygodne, wspaniały, taki przyjemny welur. Duże, szerokie, super fotele. Jedno z lepszych foteli chyba w tamtych latach. Mhm. Myślę, że jakieś nawet Mercedesy I inne tego typu samochody mogły się uczyć od rowera, jeśli chodzi o te fotele, naprawdę są super. Natomiast no dalej już jest gorzej, te materiały wszystkie, one może wyglądały ładnie jak były nowe, ale no nie przetrwały w ogóle próby czasu, widzicie jak to wszystko odłazi. Tutaj skrzypi, drewno niestety pęka. Spękane, wypłowiałe, widzicie, że tutaj są trzy różne odcienie tego drewna, a to wszystko było w jednym kolorze. Czy więcej nawet, jak jeszcze tam na boczek drzwiowy popatrzysz, to już tak, w ogóle... Tak, no okej, mamy auto wyciągnięte z krzaków, ale kiedy ten samochód jeszcze jeździł na co dzień i był zadbany, no to drewno już było popękane. Dokładnie. Naprawdę, no nie? A jeszcze wrócę do tych foteli, nawet Clarkson jak prezentował tego rowera w 92 roku, to mówił, że właśnie jest nieprawdopodobnie wygodnym samochodem. Tak, fotele są naprawdę super. No chyba moja ulubiona część w tym samochodzie, te fotele są naprawdę rewelacja. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie, to też było dosyć dziwne. No ale początek lat 90. to zdarzały się nie tylko rowerowi takie wybryki natury, jak auto no, wysokiej klasy powiedzmy, luksusowe, które wiesz, miało już alarm z pilota, tego typu rzeczy, a nie miało klimatyzacji. Tutaj jest klimatyzacja, znaczy panel od wersji z klimatyzacją jest dołożony. W standardzie go nie było, w ogóle tak, nie było klimy tutaj. W standardzie były tutaj po prostu suwaki, dokładnie. Takie suwaki, coś jak w japońskich samochodach, czy koreańskich. Zresztą nie tylko. No wyglądało to średnio. Tak samo nie było skórzanej kierownicy, była plastikowa. Nie? Tak, kierownica była plastikowa i była kremowa.
I była również bez poduszki, nie było poduszki powierzchnej tutaj, no to jest kierownica z wersji z poduszką, także ma tę poduchę, no ale... Ale nie podpięty. Co z tego? No dokładnie, to chodzi może do tyłu, zobaczymy jak tam jest. No cóż, z tyłu równie wygodnie, o tyle przyjemniej, że nie ma, jest mniej plastiku, więc mniej rzeczy się zepsuło, ale za to odpadła nam pod sufitka, no to bolączka wielu, wielu samochodów, więc już się nie czepiajmy. Bardzo fajny system audio, są bardzo duże głośniki umieszczone w tylnej półce, całkiem fajnie to grało z tego co pamiętam. No co, zobaczmy ile tu jest przestrzeni, może nie jestem najwyższym człowiekiem, ale coś wam to zobrazuje. Przede wszystkim jest tu świetna pozycja, nie jest człowiek tak wyprostowany, nie męczy się podczas jazdy, tu się wypoczywa. Jest fajna, fajnie, pod fajnym kątem ustawiona ta kanapa. Zamknę drzwi, no jest to naprawdę wygodnie. Szeroko. Co prawda nie ma, no miejsca nad głową jest troszeczkę mało, gdyby ktoś był, no nie wiem, miał z 2 metry, to może być już tutaj trochę ciasto, natomiast na nogi jest spoko. Okej, jest to limuzyna wyższej klasy, więc no, można by się spodziewać, że tu będzie dużo miejsca. Można by powiedzieć, że powinno być go jeszcze więcej, ale naprawdę jest wygodnie, zwłaszcza ustawienie, wyregulowanie tylnej kanapy jest mega. No i ten materiał bardzo przyjemny, także pod tym względem piątka z plusem. Dobra, idziemy teraz do bagażnika i zobaczcie jaki tutaj jest patent. Wajcha sugeruje otwieranie za pomocą linki, a tu takiego wała elektryczna. Tutaj mamy ładne ozdoby tylnej klapy. I co mamy w środku? A w środku mamy sporo miejsca. Tutaj mamy ładne akcenty świadczące o tym, że wóz jest klasykiem. Tutaj też jest troszeczkę. Tu jest klasyczna rdza. Tak, też jest rdza. Mamy tam jakieś cudem kupione części, ale to są akurat materiały takie eksploatacyjne, więc jeszcze no, się no tam da. Są hamulce, tarcze, klocki. Zobaczmy co tu jest pod spodem. No wnęka na koło standardowe, jakieś tam podnośnik. Wnęka na butle LPG. Przepraszam. Dynagel. Dynażel jest taki standardowy do dolewania jak coś ubywa. O, tutaj leje się woda. Wszystkie aspekty świadczące o tym, że wóz jest pełnoprawnym klasykiem. No i zobaczcie, tutaj mamy oryginalne felgi i opony o rozmiarze 205, 55, 16, czyli taki jeden z najpopularniejszych rozmiarów, jeśli chodzi o 16. I zobaczcie, że te koła wydają się dość spore jak na ten samochód, a to jest fajna, duża limuzyna, nie? A dzisiaj 16, no to co? To w Clio się wydają małe, czy w jakiejś Fabii, nie? Tak, giną w tych nadkolach. W tych nadkolach, więc zobaczcie jak ta perspektywa zmienia to wizualnie, jakie jest złudzenie optyczne. No jak już tutaj jesteśmy, no to od razu powiedzmy sobie właśnie, no mówiliśmy, że to jest na bazie Hondy, ale silnik jest Rovera tutaj. Natomiast jeśli chodzi już o właśnie układ hamulcowy i zawieszenie, no to jest Honda Legend, czyli stary Japończyk. No i co? Przekleństwo jeśli chodzi o dostępność części zamiennych, no to jest masakra. Natomiast jeśli chodzi o trwałość, to jest całkiem spoko. Tak, specjalnie to się jakoś nie wytłukuje, nie wybija i dosyć przyjemnie się prowadzi. Tak, nawet po tym postoju, nawet po tylu latach całkiem się to nieźle spisuje. No to na dzisiaj w sumie tyle. Tam zapomnieliśmy powiedzieć o paru szczegółach, takie jak podświetlana stacyjka i fajnie wyposażone wersje, bo mówiliśmy o tej podstawowej, że była no, dość głupio wyposażona, ale te inne były naprawdę super, miały elektrycznie sterowane fotele, fajną skórę i w ogóle. Tak, były grzane też te fotele, tam w poliftach to tak samo tutaj, o, to też jest taka ciekawostka, że otwieranie bagażnika i wlewu było przeniesione tutaj. Tak, no generalnie to auto potrafiło być naprawdę, oprócz takich głupich, biednych wersji jak ta pierwotnie, no to potrafiły być kompletnie wyposażone, to było spoko. No i co, mam nadzieję, że podobał się odcinek takiej innej konwencji, bo dzisiaj bez przygotowania faktycznie wyjęliśmy to auto z krzaków, żeby wam pokazać tak jak ono stało. I zobaczymy, czy może w przyszłym odcinku zaczniemy coś z nim robić, dłubać. Może go przywrócimy do pełnej sprawności. No i tutaj sobie warto powiedzieć o kosztach i o wartości tego samochodu, bo to jest największy problem i chyba to, co w sumie zabiło dużo tych rowerów 800. To znaczy, że koszty przekraczają wartość tego samochodu w błyskawiczny sposób. On jest wart niewiele, naprawdę. Nawet ładny rower 800. No teraz go już nie ma, więc no ile ktoś tam zaśpiewa, no to tyle będzie to wisiało na Allegro, no nie, czy tam gdzieś. Natomiast
No, ta kwota nie będzie przekraczała raczej 5000 zł tak naprawdę. Właśnie ostatnio, jakiś czas temu widziałem do sprzedania kupę T27, dosyć fajnie wyposażoną, ze skórzaną tapicerką, no i kosztowała 4900. Mówię, była naprawdę ładna. Więc to są takie widełki, a sedan był zawsze tańszy na rynku wtórnym od kupę. No i co, no dochodzimy do tego, że gdybyśmy na przykład ten egzemplarz, który wam tu pokazaliśmy, chcieli doprowadzić do stanu używalności, to komplet nowych opon, lakierowanie praktycznie całego samochodu, uszczelnienie silnika i wymiana jakichś takich elementów, no to błyskawicznie przekroczy wartość jego. No więc no po prostu nikt tego nie robił, no i te samochody wyginęły. A szkoda, bo ciekawy pojazd. No ale spróbujemy do tego podejść inaczej, jakoś trochę budżetowo. W sensie skupimy się na takich może rzeczach, żeby on był sprawny, jezdny, niekoniecznie musi wyglądać jak z salonu, nie? No i spróbujemy zrobić jak najwięcej samodzielnie, własnoręcznie i też wam to spróbujemy pokazać, ale to zobaczymy, może się to rozwinie, zobaczymy też jaki będzie odbiór. Także mówię, dzisiaj to była tylko taka prezentacja, w sumie taka recenzja, ale no inna niż zwykle, bo to auto nie było takie typowe, klasyczne, wiesz, że po prostu sprawne, no tylko miało, no jest w takim stanie jakim jest, sami widzicie, nie? Sami widzicie. No miejmy nadzieję, że to jakoś w miarę tanim kosztem się uda doprowadzić do przyzwoitego stanu, do powrotu na drogi. No i będziemy wam to wszystko relacjonować. Tak, więc no, klikajcie łapy w górę, jeśli się podobało. Subskrybujcie, oglądajcie też poprzednie i następne odcinki. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Cześć.